Dzień dobry, drodzy Państwo, nagrywam ten materiał po to, żeby poprosić Was, abyście nie okłamywali służby zdrowia, abyście się zabezpieczali odpowiednio, nosili maseczki ochronne, rękawiczki, abyście przestrzegali wszystkich zasad higieny i dezynfekcji. Chciałabym powiedzieć, do czego doprowadziła jedna z sytuacji, która się wydarzyła u nas w szpitalu. Został zamknięty całkowicie nasz oddział. 17 osób z naszego personelu jest zakażonych wirusem. Wszyscy z nas przebywają w izolacji domowej. Niektórzy u siebie w domu, niektórzy w wynajętych mieszkaniach, daleko od swojej rodziny. Jest to dla nas bardzo trudny i ciężki czas. Nie widzimy swoich rodzin, jesteśmy odcięci od swoich dzieci, od swoich wnuków, od swojego rodzeństwa i od wszystkich. Chciałabym Państwu powiedzieć, że moje dzieci, moich dwóch chłopców, bliźniaków, już trzeci tydzień są wraz ze swoją babcią, a moją mamą odizolowani ode mnie, ze względu na to, że pracuję w szpitalu. Widzimy się co prawda przez Skype'a, przez komunikatory różne, natomiast nie mogę ich przytulić, pogłaskać, pocieszyć. Wiem, że są w dobrych rękach i są dzięki temu bezpieczni. No natomiast teraz, kiedy mój wynik badania okazał się dodatni, jestem skazana na kolejne tygodnie rozłąki z nimi. I chciałam powiedzieć, że to jest ogromne, ogromne obciążenie psychiczne dla każdej matki. Jeszcze raz Państwa proszę. Do tej pory widzę przez okno ludzi, którzy chodzą na spacery bez maseczek, idą po 10 razy do sklepu jednego dnia. Naprawdę, naprawdę obudźcie się i zastanówcie się nad tym, co dalej, żeby nie zdarzyła się sytuacja taka, że kiedy wy będziecie potrzebować pomocy, nie będzie po prostu miał kto jej Wam udzielić.